Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, podniósłszy oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucają swoje ofiary do skarbca. Zauważył też, że jakaś biedna wdowa wrzuciła tam dwa miedziaki. Powiedział wtedy: prawdziwie mówię wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Bo oni wszyscy wrzucali na ofiarę z tego, co mieli w nadmiarze. Ona natomiast wrzuciła ze swojego niedostatku wszystko, co miała na życie. Myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia porusza dwie ważne kwestie. Pewnie porusza więcej, ale mi przyszło na myśl dziś, kiedy próbowałem odczytać tę Ewangelię, przyszły dwie rzeczy na myśl. Pierwsza rzecz to taka, że Pan Jezus tymi słowami wypowiedzianymi w nawiązaniu do tej ubogiej wdowy chciał nam powiedzieć, że nie ma sensu porównywanie się z kimkolwiek. Wprawdzie Pan Jezus powiedział, że ona wrzuciła więcej niż inni. Czyli tak z formalnego punktu widzenia można powiedzieć, że rzeczywiście dokonał pewnego porównania. Tylko że warto zauważyć, że to porównanie jest odpowiedzią na takie klasyczne porównywanie się, które występuje w świecie, w naszych relacjach. Po prostu myślę, że Pan Jezus powiedział to w odpowiedzi na to, że wielu ludzi, porównując tę kobietę, stwierdzali, że ona wrzuciła mniej. Także Pan Jezus, tak jakby trochę przekornie mówiąc, że ona wrzuciła więcej, chciał powiedzieć, jak bezsensowne są te nasze wszystkie porównywania. Porównywanie jest jakąś formą osądu, interpretacji. Dlatego nie ma sensu, bo nie jest nigdy jakąś metodą na kontakt z rzeczywistością. Tak, porównywanie się nie jest metodą. Tu Pan Jezus to wykazuje zresztą w tej Ewangelii. Bo mówi, tak w domyśle można powiedzieć, że wydaje wam się, że ta uboga wdowa wrzuciła mniej, a tymczasem ona wrzuciła więcej. Nie? Czyli tak jakby Pan Jezus chciał powiedzieć, kiedy porównywaliście tę kobietę z innymi ludźmi przynoszącymi swoje ofiary do świątyni, to nie mieliście kontaktu z rzeczywistością, byliście oderwani od rzeczywistości. Tak, porównywanie nie daje nam kontaktu z rzeczywistością. Dlatego nie ma sensu porównywać się. I to powiedziałbym w żadnej dziedzinie. Oczywiście jak najbardziej uzasadnione jest porównywanie polegające na tym, że na przykład stwierdzam, oceniam w pewnym momencie, że do wykonania na przykład jakiejś czynności ktoś ma lepsze kompetencje. Na przykład mam zatrudnić fachowca do wykonania jakichś prac, no i oglądam to, jak ten wykonawca wykonał analogiczną rzecz i jak ten wykonał analogiczną rzecz. I bardziej mi się podoba to, jak ten drugi na przykład wykonał. No to wybieram tego drugiego, bo mi bardziej odpowiada, nie? Jakość jego pracy, solidność, czy styl po prostu. To tak, to jest normalne, ale to nie musi oznaczać, że ten jest lepszy. Po prostu mi się tak podoba bardziej. Natomiast wszystkie takie porównywania, właśnie takie jak tutaj, nie? Ktoś dał więcej, ktoś dał mniej. W ogóle ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy.
ktoś jest milszy, ktoś jest mądrzejszy. Na przykład, co to znaczy, że ktoś jest mądrzejszy? To, że na jakiś temat wypowiedział się w sposób bardziej kompetentny niż inni, to nie znaczy, że jest mądrzejszy. Po prostu jest w tej kwestii wykazał się większą kompetencją. I to zawsze warto dodać, wydaje się, nie? Przynajmniej takie mam wrażenie. Tak, także porównywanie się de facto nie ma sensu. Jest, to już pewnie kiedyś mówiłem, że jest taki jeden rodzaj porównywania się, który jest jak najbardziej zdrowy, polecam. To jest porównywanie samego siebie. Porównywanie się polegające na tym, że dziś chcę być lepszy we wszystkim niż wczoraj, a jutro chcę być lepszy niż dziś. Takie pytanie, nie? Czy dziś jestem lepszy niż byłem wczoraj, w czymkolwiek, w jakiejkolwiek dziedzinie. I co mogę zrobić, żeby jutro być lepszym niż dzisiaj? Takie porównywanie się było dość charakterystyczne dla świętego Ignacego, który właśnie mówił magis, więcej. Tak, kiedy patrzysz na siebie, nie staraj się być doskonały, tylko staraj się być lepszy, to znaczy rozwijać się, wzrastać, uczyć się, nabywać kompetencji. Tak. No i tu to porównywanie się siebie dzisiejszego z wczorajszym, no i takie pragnienie, żeby jutro jakby wykazać się czymś więcej, właśnie, nie? To jest okej, to jest w porządku. I to jest pierwsza rzecz, która do mnie jakby przemawia, trafia, kiedy czytam tę dzisiejszą Ewangelię. Natomiast jest jeszcze druga rzecz, to jest to, że ta kobieta dała wszystko, co miała. Tu jest powiedziane na życie, w innych tłumaczeniach jest na utrzymanie, ale zdaje się, że tak jakbyśmy jeszcze bardziej dosłownie to przetłumaczyli, że wszystko, co było jej życiem. Tak, że dała wszystko, co było jej życiem. I tutaj mi się przypomina znów święty Ignacy, jego modlitwa: zabierz Panie i przyjmij całą moją wolność, pamięć moją i rozum i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś, Tobie to Panie oddaję, Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni według swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. To jest taka, znaczy dla mnie piękna modlitwa, która mi towarzyszy od już prawie 40 lat, odkąd jestem w zakonie jezuitów. I ta modlitwa dla mnie osobiście jest przede wszystkim wyrazem bliskości. Dla mnie oddać Bogu wszystko, to znaczy realizować bliskość z Nim. Kiedyś uświadomiłem sobie, że jestem podobny do takiej kropli wody, która spada z nieba. I teraz mogę upaść na jakąś suchą ziemię i wtedy wsiąknę, wyschnę, zniknę, stracę życie jako kropla, przestanę istnieć, ale mogę wpaść do oceanu. Kiedy wpadnę do oceanu, można powiedzieć, przestanę istnieć. Temu oceanowi jakby oddam siebie. Tak, kropla wpadając do oceanu siebie oddaje. Oddaje całe swoje życie. Ale staje się oceanem. Staje się oceanem.
I odważyłbym się powiedzieć, że ta uboga wdowa właśnie coś takiego w sobie miała. I Pan Jezus to zobaczył, widział. I to te dwa miedziaki, które ona tam włożyła do tej skarbony, a które pewnie były wszystkimi pieniędzmi, którymi w danym momencie dysponowała, po prostu były wyrazem tego, o czym teraz mówię. Że ona przyszła dać Bogu, jakby potwierdzić to, że ona daje całą siebie, ale wyszła z tej świątyni nieporównanie bogatsza. Wyniosła stamtąd, można powiedzieć, wszystko, bo Bożą obecność. Tak. Świątynia jest miejscem Bożej obecności. Ona nie wyszła uboższa o dwa miedziaki. Formalnie można powiedzieć, że tak, ale w rzeczywistości wyszła niesamowicie bogata. My mamy oddać Bogu, to znaczy warto oddać Bogu. Pan Jezus nas zachęca do tego wszystko. To jest wyrażone w tej modlitwie świętego Ignacego. Oddać Bogu wszystko, ale po to, żeby dużo więcej zyskać. To, co zyskujemy, to jest sam Bóg, relacja z Nim. Właśnie to, co mówi święty Ignacy w tej modlitwie, miłość Boża. Żeby to zyskać, warto zainwestować całego siebie i wszystko, co się ma na utrzymanie. Jak to ma wyglądać w praktyce? Oczywiście to nie chodzi o to, żebyśmy teraz, jeżeli ktoś ma jakieś pieniądze na przykład na koncie, to żeby teraz oddał w kościele, nie daj Boże, no, czy nawet ubogim. To nie o to chodzi. Oczywiście, gdyby ktoś z jakiegoś powodu chciał to zrobić, coś takiego, no to bo akurat poczuł się do tego wezwany. Okej, ale jakby nie o to chodzi w tym, o czym teraz mówię. Tu chodzi o to, że ja jestem otwarty, jeżeli daję Bogu wszystko, to znaczy jestem otwarty na utracenie wszystkiego. Można powiedzieć, jestem otwarty na śmierć. Tak. To nie znaczy, że chcę śmierci, że chcę umrzeć, ale że jestem otwarty. Bo wiem, że tracąc wszystko, a to się właśnie dzieje w momencie śmierci, tak naprawdę wszystko zyskuję. To znaczy tracę wszystko przez małe w, a zyskuję wszystko przez wielkie w. Tak jak ta kropla, która wpada do oceanu, traci siebie, ale staje się oceanem. I to jest właśnie ta druga rzecz, o której mi mówi ta dzisiejsza Ewangelia. Tego chcę, tego pragnę. De facto, jakby ta Ewangelia mi mówi o tym, że ja nie mogę tak naprawdę stracić wszystkiego, że ja tak naprawdę nie mogę być ubogi. Jestem skazany na to, by być bogatym. Tak. Ale dzieje się tak, jestem skazany na bycie bogatym poprzez relację z Bogiem, dzięki relacji z Bogiem. Dzięki temu, że przychodzę do Niego i wszystko, co mam, całego siebie, całe swoje życie daję Jemu, a nie czemuś, co
nie jest w stanie obdarzyć mnie tą pełnią, za którą każdy z nas tęskni. I oczywiście, żeby było jasne, tu nie chodzi o to, że nie mam dawać siebie ludziom. Ale to już też nieraz sobie mówiliśmy i może warto teraz o tym przypomnieć, że właśnie o to chodzi, by dawanie siebie ludziom było dawaniem siebie Bogu, ale po to, by przyjąć, zyskać to wszystko, z czym On przychodzi do nas, z czym On chce nas obdarować. A tym czymś jest Jego miłość. Jego miłość, którą ja doświadczam, przyjmuję, i Jego miłość, którą ja daję innym ludziom. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.